I to jest powód, mówię po Armenii, po Ormian, którzy dużo wieków mieszkali w Polsce, oni wszyscy byli takie talanty, jak nasi artysty. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli jest taka niezwykła rocznica 350, ojej, panie ambasadorze, to prosimy o to, żebyście Państwo byli naszymi gośćmi znacznie szerszych obszarach tańców, muzyce, w plastyce w następnym roku i oczywiście będziemy prosili artystów, żeby zechcieli u nas zaprezentować kulturę ormiańską. Ja teraz oddaję głos Marcinowi, który dba o naszą galerię. Bardzo Cię proszę Państwa. Witam Państwa serdecznie i w pierwszej kolejności chciałem pogratulować artystkom, bo to przede wszystkim ich święto. Mamy całe spektrum, tak jak Państwo na pewno widzą, twórczości tych wspaniałych trzech pań artystek, bo mamy i malarstwo na jedwabiu, i malarstwo klasyczne sztalugowe, i witraż, i ceramika. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Bardzo się cieszę zawsze, kiedy gościmy wystawy nie z naszego kręgu kulturowego, aczkolwiek ormiański jest bardzo zbliżony do polskiego, podejrzewam. Widać tutaj strasznie duży taki temperament bijący ze wszystkich tych prac i w kolorze, i w geście, i w kompozycji. Tym bardziej jakby widzę tutaj nić taką wspólną dla kultury ormiańskiej i naszej polskiej. Jeszcze nie przedłużając, bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Zapraszam w tak licznym gronie na kolejne wystawy. Bardzo dziękuję za przybycie Panu Ambasadorowi i oddaję już głos samym artystom. W pierwszej kolejności może Pani Barbarze weźmie. Ja również bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Jestem bardzo szczęśliwa i dziękuję Panu Ambasadorowi i Pani Małżonce, że jesteście razem z nami w takim dla nas bardzo ważnym dniu. I wszystkich dziękuję również moim koleżankom, malarkom i artystkom, że udało się zorganizować tą wystawę. Był to pomysł Ellen, w którymś momencie zapytała mnie, czy robimy taką wystawę właśnie ormiańsko-polską. No ja mówię, no dobrze, robimy. Tak się zaczęło, Ellen przetarła tutaj do pani dyrektor szlaki i wydaje mi się, że to, że jest tak bogata ze względu na samo dzieło, że jest w innej technice opracowane i wypracowane, jest z tego powodu bardzo też ciekawa wystawa. Dziękuję również pani dyrektor bardzo gorąco za zorganizowanie wystawy, panu Marcinowi również za współpracę, bo to nie jest łatwo te wszystkie sztureczki połączyć. Także i przyjaciołom, którzy przybyli ten kawałek drogi w tym wieczór. Ale to za chwilę. Najpierw jeszcze oddamy głos. Chciałam dziękować panu ambasadorowi i żonę ambasadorowi, pani dyrektor Marcinowi oraz współpracy i mojej koleżanki, tak, że chcieli współpracować ze mną z tym centrum i dziękuję bardzo, że jesteście. Bardzo odległe i bardzo walczące o siebie, mocne dwa takie miasta, ale myślę, że łączy ich jedno, znaczy przede wszystkim to, że wszyscy kochamy sztukę, a drugie to, że
że ci, którzy są tutaj, jakby stanowią tym, że są głośnikami Armenii. I chciałabym jakby podziękować za to, że Państwo są z nami. I taki kawałek Armenii nosimy ze sobą, odkąd jesteśmy w Polsce. I myślę, że przekazujemy, dlatego są jakby takie nasze dzieła, jakie są tutaj. I bardzo dziękujemy, że Państwo są z nami. Dziękuję. Chciałam powiedzieć Państwu, że za chwilę usłyszymy malutki koncert w wykonaniu Marcina Malinowskiego, muzyka, kompozytora, który również kocha Ormian i Armenię, bo ma żonę Ormiankę. Więc to jest oczywiste, że musiałbym dzisiaj tutaj znaleźć. Marcin, zapraszamy Cię. Jeszcze tylko zanim Pan Marcin szczęśliwi nas muzyką, powiem, że wszystkie te prace są do kupienia, prawda? Zapraszam, warto mieć w domu tak piękną sztukę, jak artyści często mi mówią, kiedy pytam, czy coś powiedzą na wernisażu, najczęściej mam poszukać nasze prace, mówią same za siebie. Przyjemnie jest obudzić się i mieć taki piękny obraz przed oczami, obraz dobrze na cały dzień nas kraja. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu i szczególnie paniom artystkom dziękuję i panu ambasadorowi, pani małżonce, i zapraszam już teraz na koncert. Trzymamy na spokój.